Jakiś czas temu nagrałem materiał, w którym planowałem zachęcić ciebie, czy ogólnie moich widzów, do tego, żeby kiedy korzystają z motywów przy okazji matury, czy pytania, czy w ogóle myślenia o kulturze, to nie sięgali tylko do lektur, tylko też do takich rzeczy, które i tak nam daje popkultura, które prawdopodobnie znasz dużo lepiej niż no właśnie szkolne treści i które są też może ciekawsze nawet niż te treści szkolne. W sumie nawet na pewno. Tutaj poza tą dziesiątką jeszcze dorzucimy sobie 5 takich pozycji, które na takiej ostatniej prostej, przed maturą, przed egzaminem, mogą się po prostu przydać. Tak, no po prostu to może być przydatne. To jest dodatkowa pomoc. Pomoc nawet. To jest dodatkowa... To naprawdę jest dodatkowa pomoc. Po pierwsze dlatego, że tych motywów masz trochę więcej, no ale o 5 czy o 15 więcej, to nie jest aż tak duża różnica. Ale przede wszystkim dlatego, że zrozumienie, że otaczająca cię popkultura to są motywy, które są tak samo legitne, jak te, które za karę poznajesz w szkole pod groźbą bycia wyrzuconym, bo nie czytasz lalki, bo nie umiesz czytać. Jakby to jest wyzwalające. Cut out all the fucking noise, get back to the fucking mental lab. I to jest ta postawa, z którą powinieneś czy powinnaś pójść na maturę. Ty te rzeczy wiesz i je znasz. I tylko po prostu z innych źródeł. No więc zapraszam. Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. How about now? You still wired in? Jak powstał Facebook, jak powstało Meta, jak powstał współczesny właściciel Instagrama i jak zbudował swoją potęgę Mark Zuckerberg. To jest historia naprawdę fajna, opowiadająca historię osoby, która jest geniuszem, która będzie prawdopodobnie niesamowicie bogata już niedługo, no i na końcu tego filmu jest niesamowicie bogata, no i która od zera ma marzenie, zbudować firmę technologiczną. I to się udaje. Widzimy, jak to się udaje i widzimy, jakie perypetie po drodze przechodzi Mark Zuckerberg i jakie też tworzy perypetie, bo taki motyw, który w The Social Network jest dużo bardziej widoczny, niż byśmy się mogli spodziewać, to jest relacja przyjaciół Marka Zuckerberga i pana przystojniejszego od Marka Zuckerberga, który nie pamiętam, jak się nazywał. No i właśnie ta relacja tych dwóch ludzi, na początku współzałożycieli Facebooka, koniec końców przeciwników w sądzie. No i właśnie elementem tego filmu jest ta trwająca rozprawa sądowa, czy przesłuchania związane właśnie z prawą dochodzenia do tego, kto, komu się co należy z Facebooka. To jest bardzo ciekawy motyw. Motyw przyjaźni. No i to, jak przyjaźń zmienia się pod wpływem innych osób, które na nią wpływają, pod wpływem twardych interesów. No i właśnie jak jest w stanie na przykład bogactwo, czy wizja bogactwa, skłócić ze sobą osoby, które naprawdę siebie wspierają. What was Peter Thiel's ownership share diluted down to? It wasn't. And what was your ownership share diluted down to? 0.03%. Poza tym w The Social Network widać bardzo wyraźnie ogólnie taką opowieść o dążeniu do sukcesu, no i właśnie o takiej ścieżce do sukcesu. Tego literatura w szkole nam niespecjalnie jest w stanie dać poza kilkoma wyjątkami, no przede wszystkim dlatego, że ona nie była tworzona w kapitalizmie i nie była tworzona w tak, czy nawet jeśli była tworzona już w systemach kapitalistycznych, to bardzo rzadko bohaterami tych utworów, które poznajesz w szkole, jest przedsiębiorca albo człowiek z listy Forbesa, to chyba nigdy. A tutaj tak właśnie jest. No i to jest ciekawe, jak po prostu przedstawienie sukcesu i przedstawienia dążenia, odmarzenia młodego człowieka, który może być na studiach i w sumie z którym możesz się utożsamiać, jako też no właśnie na przykład maturzysta. No i na koniec ta osoba, która osiąga sukces, też może być jakimś takim twoim marzeniem, znaczy przejście jego drogi. Hell yes! Swoją drogą, to jest też bardzo lekkostrawna produkcja. Nie no, moim zdaniem to jest po prostu fajny film. To tak w ogóle. Ale znowu przypomnę coś, co mówiłem też w poprzednim materiale o motywach. Jeśli nie znasz tego filmu, to nie traktuj tego jako jakąś pozycję obowiązkową, czy w ogóle nawet jako zachętę do obejrzenia, chociaż uważam, że warto, żebyś zobaczył, czy zobaczyła The Social Network. Ale nie fiksuj się na tym, to ma być tylko dodatek. Czyli jeśli znasz to dzieło, to pamiętaj, że tam też są ważne, fajne motywy.
czyli dzieło z 2014 roku, które opowiada o ambicjach ludzkich akurat na tle muzycznym. Akurat właśnie z muzyką to ja mam niewiele wspólnego i nic z tego nie rozumiem i nigdy nie chciałem robić kariery muzycznej i uważam się za muzyczne beztalencie i bezguście, ale jestem w stanie docenić i zobaczyć to, co jest takim uniwersalnym właśnie motywem w Whiplash, czyli motyw ciężkiej pracy i relacji uczeń-mistrz. Obie te rzeczy są widoczne na przykładzie głównego bohatera, który ma marzenie, żeby stać się wybitnym wirtuozem perkusji. No i właśnie na drodze do zrealizowania tego marzenia pojawia się jego nauczyciel, łysy pan, który mu chce w tym pomóc. Ale stosuje metody, które balansują na granicy pełnego poświęcenia dla swojego ucznia, a po prostu mobbingu psychicznego i rycia psychy swojemu uczniowi. Ta relacja, dążenie do marzenia, to jest cudowny motyw, który w Whiplash jest jakby wyeksploatowany. W Whiplash też mamy w ogóle wątek sukcesu, dlatego że tam wielokrotnie widzimy, jak bardzo sukces to tak naprawdę przede wszystkim wyrzeczenia. I nie mówienie tak, tylko mówienie nie. Nie dziewczynie, nie jakiejś, nie wiem, opcji zarobkowej, tylko właśnie zafiksowanie się na jakimś konkretnym celu. Pod tym kątem Whiplash jest po prostu kozackim obrazem i ja chyba nie znam żadnej innej fajnej opowieści o takim poświęceniu, takim dla jakiegoś właśnie naszego marzenia. Dodatkowo ta relacja właśnie uczeń-mistrz i to, jak bardzo blisko jest pomiędzy miłością, pełnym zaufaniem, a nienawiścią pomiędzy tymi dwoma ludźmi, to też jest moim zdaniem fascynujące. Z jednej strony to jest tak, że film mógłby być zły i dalej mógłby tu trafić, dlatego że mimo, że mi się nie podobał, to rozumiem, że ma dużo motywów, ale w tym przypadku podaję ten film przede wszystkim dlatego, że on jest, jakby ten obraz jest po prostu dla mnie przekonujący i fajny, więc to tak dwa w jednym. Swego czasu w sumie popularny, bo już chyba nie ma więcej Sherlocka, ale jest to opowieść, w sumie jest też taki film, czy kilka filmów Sherlock Holmes, jest też książka w ogóle, to jest wzorowane na książce. Pozdrawiamy XX wiek, pozdrawiamy... What the fuck is this piece of shit? Ale serial Sherlock jest też mega spoko i oczywiście jest tylko luźno inspirowany postacią Sherlocka Holmesa z kultowych powieści. No więc jakie motywy znajdziemy w Sherlocku, czyli w opowieści o geniuszu, który również ma problemy z byciem aspołecznym, ale jednocześnie nie ma problemów z logicznym myśleniem, łączeniem 70 faktów i rozwiązywaniem zagadek? No po pierwsze właśnie motyw osoby, która jest geniuszem. Motyw geniusza, czy zobrazowanie geniusza jako właśnie osoby, która musi być przy okazji aspołeczna, trudna do obycia, taka trochę jak na przykład Dr. House z serialu House. No taka problematyczna, ale właśnie broniąca się tym, że jest przy tym też właśnie genialna, czy super zdolna. Sherlock nie za bardzo umie w relacje międzyludzkie, nie umie w emocje, nie rozumie, jak część jego zachowań wpływa na inne osoby, ale nie stoi jej to na przeszkodzie, żeby wszyscy się godzili na niego w takiej formie, jaką jest, bo po prostu robi dobrą robotę. Poza tym w Sherlocku widzimy, i to nieważne którym w sumie, w każdej wersji, czy to weźmiemy sobie właśnie filmy Sherlocka, które są kozackie swoją drogą, czy serial Sherlocka, mamy bardzo dużo uwagi poświęcone relacji przyjaźni pomiędzy panem Watsonem, który jest właśnie taką emanacją tego takiego zdroworozsądkowego, społecznie zdrowego człowieka, który ma żonę, ma jakieś plany, umie się zachować, jednocześnie też kocha Sherlocka jako człowieka, i z drugiej strony właśnie głównego bohatera, który jest pod każdym z tych względów, które omówiłem, popierdolony, ale jednocześnie też bardzo lubi i ufa Watsonowi. No i ta relacja jest fajna, ciekawa. Można powiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają, chociaż też nie do końca, bo panowie wierzą w bardzo podobne rzeczy, na przykład moralnie. Nie będę tej relacji bardziej tutaj pogłębiał, ale jeśli znasz albo serial Sherlock, albo książki Sherlocka, albo jeśli znasz film, no to wszędzie tam masz motyw przyjaźni, który jest po prostu do użycia z każdej strony. I nie trzeba do tego czytać już wtedy żadnych panów Tadeuszów czy innej Iliady, bo ten motyw przyjaźni w Sherlocku daje ci wszystko, czego potrzebujesz. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No! Ding! Thanks for playing anyway. Czyli opowieść o nauczycielu, który zamierza uczyć języka polskiego, w sumie angielskiego, w sensie uczyć o kulturze na jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych w sposób nie taki nieprzeciętny, niespodziewany. Nice.
Już na samym początku poznajemy nauczyciela, który obejmuje nowy rocznik w szkole, w której dzieją się te właśnie wszystkie rozgrywki, jako osobę, która zamiast czytać rzeczy w klasie, zabiera swoich uczniów na spacer, każe im wyrywać książki z podręcznika, no ogólnie zaraża ich fascynacją kulturą, zamiast przeraża ich podręcznikiem i po prostu czytaniem nudnych rzeczy. Bohaterowie lektury właśnie, czy filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów są osobami, które starają się myśleć za siebie, są takimi indywiduami, pojedynczymi jednostkami. Tak samo cały ten film ma w sobie właśnie ten motyw takiego krytycznego myślenia i skupienia na jednostce. To znaczy nauczyciel pokazujący kulturę swoim uczniom mówi im, żeby przede wszystkim każdy z nich wyciągał z tej kultury, czy robił z nią to, co potrzebuje, robił to, co go fascynuje i podchodził do niej w taki sposób, jaki chce. No a z drugiej strony właśnie mamy taki motyw buntu, dlatego że wszystkie zajęcia w ramach właśnie czy Stowarzyszenia Umarłych Poetów, czy sposób nauczania nauczyciela, to są rzeczy, które są buntem, powiedzeniem nie temu, jak się powinno robić rzeczy. No i właśnie taki sprzeciw jest tutaj opisany. Co ważne, historia ta kończy się w sumie tragicznie i to na wielu poziomach, bo dochodzi do śmierci jednego z bohaterów, który właśnie próbując się zbuntować, zostaje pokonany przez rzeczywistość, przez oczekiwania swoich rodziców i przez presję od otoczenia. Z drugiej jednak strony można w tej historii zadać sobie pytanie, czy i tak nie było warto, i wydaje się, chociaż nie wiadomo, że było warto. Fajny film. Fajna historia w ogóle. Sign here, initial there. Makes no difference to us, you understand? This one, that one. It's the inconvenience to the list. Patriotycznie, co bardziej może taki miks patriotyzmu lokalnego, historii lokalnej i interwencji kina amerykańskiego. Lista Schindlera opowiada historię przemysłowca, który faktycznie istniał i żył w Krakowie, który w trakcie okupacji Polski przez Niemcy nazistowskie uznaje, że będzie tworzył fabrykę, która nie tylko będzie tworzyć konkretne surowce, tak jak to robiło wielu przemysłowców, ale też będzie ratować życia ludzkie. No i to jest po prostu przykład człowieka, który pomaga ludziom w Krakowie przede wszystkim, dlatego że jego fabryka mieści się w Krakowie. W tle tej działalności fabryki i w działalności pana Schindlera widzimy okrucieństwa związane z właśnie rzeczywistością okupacji, widzimy okrucieństwa i ludzkie dramaty, które spotykają przede wszystkim ludność narodu wybranego. Część z nich umiera i to w sumie znaczna część. No ale właśnie Oskar Schindler jest tą osobą, która stara się w tym całym zamieszaniu tyle osób, ile jest w stanie uratować, zabrać do siebie do fabryki, dając im takie przepustki, które pozwalają im właśnie ocalić ich przy życiu przede wszystkim. Ten film pośród swoich motywów ma na pewno takie pytanie o sens w ogóle jako taki. To znaczy Oskar Schindler sam jako postać tego filmu wielokrotnie zada sobie w trakcie tej historii pytanie, czy to, co robi, ma sens, czy nie ryzykuje za dużo, czy warto jest ryzykować i mało tego, czy fakt, że uratował te... I mało tego, czy fakt, że uratował te 100, czy 200, czy 300 osób, cokolwiek zmienia w tym gigantycznym rozrachunku. Na samym końcu mamy przepotężną scenę, gdzie Oskar Schindler sam dochodzi do wniosku, że uratował za mało osób i że jego poświęcenie to było nic w stosunku do tego, jak gigantyczną zbrodnię wypełnił jego własny naród. Tak, czy dokonał, jaką gigantyczną zbrodnię dokonał jego własny naród. I could have gone one more person. Z drugiej strony mamy motyw, no właśnie, poświęcenia, za które Oskar Schindler de facto nie chciał absolutnie nic w zamian. I w sumie, tak szczerze, to jest ten moment, w którym nagrywam jakiś dziwny film do matury i mnie przechodzą ciarki. Fajny film, jakby nie chodzi o to, żeby to było emocjonalnie, ale dobra. Oskar Schindler, Lista Schindlera, tak się nazywa ten film, dobry. Jak oglądałeś, czy oglądałeś, to po prostu pamiętaj o tych motywach. Albo sobie znajdziesz jakiś inny. Tylko się nie rozpłacz na maturze. I to tyle. 5 dodatkowych pomocy, czy jakiegoś takiego wsparcia dla ciebie na tej ostatniej prostej. Fakt, że przeanalizowaliśmy razem te dzieła, raczej nie sprawi, że będziesz mieć 100% na maturze, ale fakt, że uwierzysz w to, że wszystkie dzieła kultury, które znasz, tak samo zasługują na krytyczną analizę i są pełnoprawnym motywem do wykorzystania, jak lalka, krzyżacy, czy inne dziwne przedwiośnie,
to może sprawić faktycznie, że przynajmniej z matury z polskiego wyjdziesz ze 100% punktów. Nie mówiąc już o maturze ustnej, która w sumie sprowadza się do tego, że musisz sobie chwilkę popierdolić, także zapraszam, żebyś rozmawiał czy rozmawiała o czymś, co akurat sprawia ci w miarę przyjemność, czy przynajmniej co uznajesz za wartościowe. Cześć! Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.